dzień dobry, witam was bardzo serdecznie i gorąco, i ciepło, i zimno. No, witam was, nie wiem, 17 grudnia, dzień tygodnia, ja jak za kratami, słuchajcie. Czekajcie, jakości ma. No, witam was 17 grudnia, dzień tygodnia, chyba poniedziałek, czyli czas zacząć weekend. Patrzcie, jakie piękne lusterko sobie przywiesiłam, a co? Co sobie nie przywieszę? Ja się z wami witam, będę dzisiaj spadowywać do Edynburga, także cynicę wam pokażę. Ze mną jedzie córa, młody idzie do szkoły. I co? I na razie to. Na razie nie otwieramy żadnych kalendarzy, bo muszę teraz synka przeszykować do szkoły. Wally. Walligator musi wstawać. Koty rozrabiają, ja idę do kuchni. O Boże, jak tu świeci. No, dzisiaj nie ma śniegu, słuchajcie, ale jeszcze dalej wciąż się utrzymuje lodowisko. Ja nie wiem, czy to będzie widać, ale tam jest lód. Tam jest lód przez D. No i co? No i wstajemy, ogarniamy się, my jedziemy, tak jak mówię, do Edynburga, bo muszę i coś wam pokażę, bo to jest moja ostatnia taka jakby okazja do tego, żeby jechać. I co? No, czy otworzymy sobie kalendarz, a może otwórzmy przy okazji, czekajcie. 17, tak? Bo 16, patrzcie tu, patrzcie, podglądajcie. Czekajcie, otwarte to było 17. Co my tu mamy mądrego? Bo muszę wam ponadrabiać te wszystkie te karteczki. Ała, całe ręce mam, słuchajcie. No, jeszcze mi tego brakowało. O, zdrowie! Dziękuję. Out of the day, stylizacja na Sylwestra! Stylizacja na Sylwestra OOTD jest do przygotowania dla was. Nie wiem, kiedy to zrobię, nie wiem, jak to zrobię, nie wiem, kiedy się wysztyftuję, bo mam tylko 2 dni wolnego, a sporo do nadrobienia, a też jeszcze muszę sporo zrobić rzeczy, bo niedługo przecież święta, a ja czasu mam coraz mniej. Jeszcze się zbliża w końcu niespodzianka, o jakiej wam miałam powiedzieć, a ona też mnie trochę pochłonie, więc powiem wam, że masakrito, despacito, no. Ja robię sobie taką może słabą kawę, będziemy wyjeżdżać 9.30, 10.00, także jeszcze mam trochę czasu, jak widzicie. Jest 8.19, najpierw muszę wyszykować synka do szkoły. No, więc się do was będę odzywać, powiem wam jeszcze, co mamy w kalendarzach tamtych. No, także do usłyszonka, miłego dnia wam życzę. I hejo, hejo, witam się z wami. My właśnie zaliczyliśmy TK Maxa. Teraz jedziemy do Primarka. A chcę wam pokazać świętego Mikołaja, zobaczymy. Zobaczcie, święto Mikołaj. Ale wygląda jak prawdziwy. Ale nie jest. A najlepsze jest to, że był w kaloszach. Ale fajny. Jesteśmy, o jak tu ciepło, jak dobrze. O i przecenione sweterki. Ostatnio właśnie na nie chyba patrzyłam, tutaj na któryś. To nawet mi się podoba. Nawet spoko. O, te chyba też są przecenione teraz. No. Tylko, że pod koszulki, ale fajne. XS, czyli ja bym musiała chyba, nie wiem, SK albo XS. Ale fajne jest. XS-kę chyba sobie wezmę. Za chwilę wam jeszcze będę nagrywać, bo niestety ciężko tutaj chodzić i jest trochę ludziów. Pokażę wam najwyżej, co kupiłam później w holu. Kupiłam ci rękawiczki. I hejo, hejo, nie wiem co widzę, pokazuję wam parking. Mało so exciting, ale piękne słońce. My jedziemy, jak widzicie, mijamy Argus, mijamy Tapi Karpec i chcemy dojechać do Subway i do Superdrag i do JD. Najważniejsze, także ekscytujące widoki, także podziwiajcie. So exciting, ja jestem tutaj. Ale zaraz kichnę. O, kino, proszę bardzo. Coś może zobaczymy. Karys, PC World. Mówiłam, że kichnę. Na zdrowie, dziękuję. Ale nie nas. No i hejo, hejo, znowu się odzywam. Mijamy właśnie panią Lollipop. Pani nam pokazuje. Wszystkich kieruje na prawo, a nikt nie wjeżdża. Nikt się nie słucha. Pani z lizakiem. Jestem zadowolona. Poczyniłam zakupy w Primanim i jestem naprawdę zadowolona, bo mam buty na zimę. Yeah!
Także mogę się ślizgać, mogę chodzić po śniegu, także śnieg może spadać. Ja na zimę jestem przygotowana i żeby nie było, bo tak to bym chodziła i hasała w takich o cicho biegach Adidasach. Idziemy właśnie do JD, może zajdę do H&M-u, ale jeszcze I'm not sure. No, idziemy do JD. Idę ja i Oli w ślicznej kurtce. Pół poranka się z nią dzisiaj męczyłam, żeby to piękne coś założyła. No, mówię wam, idzie oszaleć po prostu. Tam mnie widać, trochę na czerwono jestem. Także idziemy do JD. Mam nadzieję, że coś sobie dziecko spatrzy fajnego. I jeszcze najfajniej, jak trafimy na jakieś promo. O, jakie ładne różowe Adidasy. Wow, a fajna kurtka czerwona. Wow, tu czarna też fajna. No, fajne fioletowe, bordowe, te fajne. No mówię ci, że fajne, widziałam, kurtka tam z tego wisi. Ładne to coś. No, no, ale widzisz, znowu crop topy. Ale fajne. Fajne, bo... Tu masz fajną też, ta. Ładna, mi się podoba. No oglądaj sobie, co tak patrzysz. Sama nie wiesz, co patrzysz. Emporium Armani. To właśnie te kurtki, co tam widziałam na wejściu. Tommy Hilfiger. Champion. Powa, tu różowa. Biała, fajna nawet. Nie jest fajna? Fajna, dlaczego nie? Szara, normalna. Tu masz te Pink Soda. To tobie się nie podobają, te Pink Soda? Kukaj sobie sama, ja się nie znam. Tu też fajne. 16 po 35. 12. Czekajcie, jaka to cena? Nie widzę. No to chyba też jakaś oferta. Tommy. Tu bluza, Elka z Tomiego. Te różowe mi się podobają, ta za tobą. Offer. Ładna, no mi się podoba. No to taki, powiem wam, niezbyt duży ten sklep jest. Znaczy niby jest, ale wiecie. O, Calvin Klein, 15,16 po 25. Oli! To są Calvina Kleina. Ładne są. Zobacz, fajne. To są te, to nie są leginsy. Na dole mają taki patch. Zwężacz i do tego bluza. Fajne to. Jako taki dres. Zaczepiste. Kurde, sama bym sobie w takie coś weszła. Bardzo mi się podoba. Fajne. Jakie słodkie, zobaczcie. O, gdzie ona jest? Poszła już. Ale mega. Kurde. Nie jest tylko rodzic, słuchajcie. No. Tu idę zobaczyć na promo. Mackenzie. Tu masz te promo. Koszulki, bluzy na 9,10. Ale to małe. Nie mam takich dzieciów małych. No fajne niektóre. 12,13. To coś ostatnio mi ona mówiła o tym czymś. Nie wiem nawet co to jest. Słuchajcie, ja się tak znam na tych markowych ciuchach, że po prostu... Szok, nie wiem co to jest. Nie mogę znaleźć rozmiaru. Dobra, ona i tak gdzieś poszła. Mackenzie, jakie fajne. Super bluzy. Mackenzie. Też fajna. Mackenzie, bardzo fajna. 11,12, ja coś zwaliłam. Bardzo fajna. No i ja już bym jej takie kupiła. Ale nie, bo ona to takiej nie założy. Czerwona też fajna. No to może nie, te crop topy to akurat nie. Tu fajne. Te. O właśnie, to ona ma. Tą dokładnie tą koszulkę ma. A tu ma chyba spodnie z tego, ale chyba nie wiem czy widziała. Ale to małe zostały. Niestety. No, tą koszulkę ma. Tu jeszcze to, ta też fajna, Mackenzie czarna. Te też fajne, Adidasa. Podoba mi się. Kurtka Adidasa też mi się podoba. Ciekawe, czy ją widziała, ale małe. O, 7,8. Szkoda, 5 dych. Nie mało. Tutaj jeszcze takie.
takie coś. Tu jeszcze wam pokażę z tej strony, takie. Te fajne też męskie, podoba mi się, Mackenzie. No i tu jeszcze sobie pokukam, 13-15, z czego to jest? LS, ale to chyba jest jakaś pomyłka, bo nie wierzę, że to jest przecenione. 5 dych. Z 60 na 50. Także luz bluz. No i takie. Odezwę się do... No i niestety zbyt wiele nie pokamerowałam, ale pokażę wam tu. Mamy sklep Ranch. I zobaczcie, jak to jest pięknie. Patrzcie. Jakie ozdoby, super. Pięknie to wygląda. No i tutaj właśnie może wam chociaż coś ponagrywam. Mam nadzieję, że tu mi się uda, że nie będzie tyle ludzi. Zobaczcie, tutaj ozdoby. Takie misio i tu się coś jeszcze w brzuchu wyświetla, słuchajcie. Nie wiem, skąd to już idzie. I jesteśmy w takim sklepie z rzeczami do domu. Cześć, Alf. Książeczka. Książeczkę sobie może wezmę później, jak będziemy wychodzić. I zobaczcie. Jest masa rzeczów do domu. O, Weekly Planner. Zobaczmy. To takie, ma mało miejsca do pisania, ale ładny. A to? To tak fajnie wygląda. O, takie mam się... Ja takie coś bym potrzebowała, słuchajcie, żeby zapisywać sobie, jak pracuję w danym tygodniu. Fajne. 3 funty na biurko i jaki dzień pracuję, a jaki mam wolny. To jest dobre. To jakieś takie pierdu. O, podróbka chyba, Soap and Glory. Jakieś zestawy. Nie wiadomo, gdzie iść. O, bomby. Bomby to tak. O, co to takie piękne? Ładnie nawet pachnie. Co to jest? To jest bomba? Mydełko. Zobaczcie, jakie ładne. Mydełko. No, Oli nie wzięła koszyka zaraz. Kurczę. No dobra. Wziąłem koszyk i wam tak troszeczkę popokazuję. Chociaż tyle o ile będę mogła. Ale cały czas też nie mogę nagrywać, bo my się też spieszymy. Więc chociaż wam pokażę tak troszeczkę, jakie tu są piękne ozdoby i jakie ceny. Te światełka są też bardzo fajne. Fajna ozdoba do domu. O proszę, czekajcie. 5 funtów. Chyba je wąchałam ostatnio, coś mi się wydaje. No, poczekajcie. Ładny zapach. Tropical. Piątaka. Tropical Breeze. Bardzo ładny zapach. No i tu już Pink Prosecco. A tutaj też fajne te właśnie te kwiaty, które układacie sobie sami w jakimś naczyniu. Tu rzeczy do domu, tu rzeczy do domu. O, tutaj też jakieś świeczki. Zobaczcie. 3,49 te kosztują, ciasteczkowe chyba. Ale te tak mniej pachnią, ale słodko, ale fajnie. No, to jest taki nawet fajny ten baby powder i faktycznie tak czuć. Takie. Tak to wygląda. Taki cały, słuchajcie, sklep do domu, ozdoby. O, tutaj nawet widzę, że podróbki tych Bomb Cosmetics. Ale tu nic na przykład nie czuję. Też nie. Fruit. To fajne. Czekajcie, to jest fajne. A to... Calming Spa. No może niekoniecznie, co? Kurde, to mi coś przypomina strasznie. Te cranberry, żurawinę mi to przypomina. A tu? Sweet Cherry. Co tu jeszcze jest? Vanilla Cupcake, Baby Powder, Coconut Bay. Ale z tego tutaj nie widzę. No i ta. Czekajcie. Nie wiem, to chyba jest najbardziej wyczuwalna. Jakieś berries. Tu z kolei mi coś męsko bardzo pachnie. No, tam mi pachnie jakoś tak męsko z kolei. Tak. Ja to jestem po prostu szaleniec na punkcie świeczek. Tutaj znowu ta. Czekajcie, jeszcze tu patrzę, co na dole. Jakieś takie. O, French Vanilla. Tu co? O, taka choinkowa. A to są woski. Zobaczcie, opakowanie wosków. Tylko nie widzę właśnie ceny. Kurczę, fajne. Jak choinka. No po prostu jak choinka, centralnie. Choinką bardzo pachnie.
A tu? Nie, rabarbar, nie lubię. Czekajcie, caramel cookie. No i faktycznie, caramel cookie. Tylko patrzę, kurczę, red... No nie wiem, ile to jest. Wish upon a star. Wish upon a star wax melts. Ale tu pisze... Funt 49? Czyżby? Dobra, wezmę je, bo bardzo ładnie pachnie. Super pachnie. To ładnie wygląda. Ale nic nie czuję. Dalej, to co to jest? Fresh linen. No, nawet. 30 Coconut Bay, czekajcie. No, kokosowo, słodko, bardzo słodko. Za piątaka. Tutaj takie jakieś rzeczy, tu na klucze. Fajne to na klucze. Tam zaraz też dojdziemy. No powiem wam, że naprawdę tutaj to idzie zginąć. Po piątaku, takie fajne. Na świeczki właśnie, te tacki takie, to też jest fajna sprawa. Bo ładnie świeczka na tym wygląda, odbija się światło. To fajne. Patrzcie, za 2 funty, ładne na stół. Na podgrzewacz za 2 pounty. Tylko tak myślę, czy taki jasny sobie wziąć, czy taki. I nie wiem. Ten mi się podoba. Dobra, weźmy. Na podgrzewacz. To też mi się podoba. Aha, przyjaciele. Dobrzy przyjaciele są jak gwiazdy. Nie możesz ich widzieć, ale możesz czuć ich, że są. No. Okej, okay, tutaj Merry Christmas. Tu jakieś takie trochę różowawe rzeczy. Poczekajcie, zostawię koszyk. Poduszki, zadyszkę. No zadyszkę to trochę przesada, uważam. A tu też jakieś fajne rzeczy. A zobaczcie na to. Zostawiłam tam portfel, ale to nic. Zobaczcie na to. Przecież to nie jest czat. Superowe. Też fajne, to też fajne. O, szklanki na latte, świąteczne. A to takie jak ja mam z tej serii. Ciekawe, po ile one tu są. Nie widzę ceny. Zobaczmy, jakie tu są ozdoby świąteczne. Koszyk mam przed sobą. Widzę, także spoko, fajny ten spanek. Ta butelka fajna jako ozdoba, oczywiście. No, także zobaczcie, jakie fajne takie są. Za 5,99. Oni już poszli, ja oczywiście jeszcze w tyle, na samym końcu, słuchajcie. Ramki, bardzo ładne. Tu do łazienki fajne rzeczy z kolei. O, tutaj świecąca jakaś ta. A, to taka, zobaczcie. Tu się włącza? Może wam pokażę, czy nie? Wróciłam do domku, słuchajcie, jest godzina 18. Co chcesz? Nie! No chodź. No chodź. Też coś mam dla was. No chodź tu, pokaż, jak się chcesz poprzytulać. No nie wstydź się, no. Zobaczcie, jak się chce przytulać. Dobra, no to złaś, jak nie chcesz. Dobra, najpierw zaczniemy od ostatnich zakupów, czyli od spożywki. Przepraszam, to jest to żółte światło, dlatego tutaj tak
Niestety jest taka jakość, jaka jest. Wycierałam już nawet ekranik, ale widzę, że to nie kwestia wycierania. Czekajcie, może światło przygaszę? Coś takiego? Jest lepiej? Czy jak jest więcej światła? Słuchajcie, nie wiem sama. Czekajcie, a jak jest jaśniej? O, liścisz mi to. Czekajcie, zaraz zrobię jaśniej. Który obraz jest lepszy? Jaśniejszy czy ciemniejszy? Nie wiem sama. Ciemniejszy, jaśniejszy. Nie wiem. Czekajcie, jeszcze wiadomości im przychodzą. No dobra, jedziemy z koksem. Pokażę Wam najpierw zakupy spożywcze, czyli te ostatnie, ponieważ za chwilę będę robiła jedzonko, będziemy jeść. I co? A potem przejdę z Wami tam do sypialni i pokażę Wam już w sypialni hol zakupowy z Edynburga. Także teraz na szybkiego z Oliwcią zakupiłyśmy chleb. No, łódka, nóżki, wiecie o co chodzi, te drumstick, czyli te, jak się to nazywa, no te pałki, pałki kurczaka, bo będę chciała zrobić zupę, roast chicken, szynka do chleba. Tutaj ja miałam ochotę ogólnie na wędzony sera, żeby był tak z salami, to niech będzie, także takie duo. Zakupiłam steaka, to jest jakiś maple barbecue pork steaks. I to są cztery kawałki, już my je kiedyś chyba jedliśmy, więc chyba był dobry. Ja już nie pamiętam, ale mam ochotę na ziemniaczki i steaka. I do tego machnę szybko suróweczkę z pory z majonezem, więc to będzie to. Może na kolację jeszcze też zrobimy sobie vegetable spring rolls. Mam ochotę też na... W ogóle na wszystko mam ochotę. Mam ochotę na spring rollsy. Dalej Oli wzięła im takie galaretki. Właśnie piszą brat, zaraz muszę kupnąć. Dalej... Co tutaj jest? Ja już nawet nie pamiętam, słuchajcie. Co to jest? A, Oli wzięła, nawet nie widziałam. Ale nie widziałam. Te kiełbaski takie, co dzieciaczki moje lubią. Więc to tutaj wybrała peri peri friesy i spicy. Mam nadzieję, że będą dobre. Zjedliśmy. Tak? Zjedliśmy, już nie pamiętam. Warzywa, miks warzyw na zupę. I to jest pusta jedna siatka. W drugiej siatce, czekajcie, takie fajne deserki, ja je bardzo lubię, to są takie truskawkowe, tu później jest jakby taki niby budyń, bita śmietana i galaretka, naprawdę dobre. Dalej, dwa jajka chciałam powiedzieć, no takie dwupak jajek, ponieważ dwie paczki są za funt 80. Teraz nie, na razie zjem. Oli wzięła, widzę, zapas na wojnę, czyli jedno mleko, schowaj do lodówki proszę. Drugie mleko. Do 27, do babci urodzin. To jeszcze połóż. Time out. Coś mnie kark boli. No, się pokrzywiłam dzisiaj w aucie. Chicken breast, czyli te. O, to są te, to nie są... No dobra, chcieli sobie wziąć te chicken breasty, no to wzięli takie coś. Ja wzięłam te kostki, nie kostki, tylko te takie... takie, no jak się to mówi, karosołowa, tylko w tych takich pojemniczkach. Wzięłam też sobie ryż z truskawkami, bo lubię. Dalej śmietana, ta single i Oli wzięła Twixy. Więc to są zakupy. I jeszcze tutaj dwa napoje. Czekajcie. No, no i powiedz. Cherry Tango. I Oli wybrała Tango Cherry i Dr. Pepper. No i tak by się prezentowały nasze spożywcze zakupy, to by było na tyle. Jeszcze następna porcja. No i następna porcja to już będzie jak zjemy, wiecie, jak zrobię jedzenie, bo jesteśmy, my wiecie, co prawda jedliśmy sobie w Edynburgu, czekajcie, ale Gracek nie jadł, także... Także jak sobie jakieś tutaj, wiecie, swoje rzeczy, nie jadł nic takiego porządnego, no włóż to do lodówki. Ja wolę to, ale to później, bo ja wolę coś zjeść normalnego. Także chowamy wszystkie rzeczy, robię jedzenie i odezwę się do Was po jedzeniu i pokażę Wam, co zakupiłyśmy w Edynburgu.